Hej, hej, trenerzy Pokémon, witam w kolejnym odcinku z Let's Go Pikachu. Jesteśmy w drodze do tunelu kamiennego. Wróciłem się poza nagraniem po to, żeby podhealować sobie nasze Pokémony. Zawsze to dobrze mieć podhealowane je na dalszą wędrówkę. Oraz udało mi się złapać Nidorana w wersji żeńskiej, w tym miejscu, w którym ostatnio przez chwilę tam koczowaliśmy. Więc jak widzę jakiegoś Pokémona, że jest w trawie, to naprawdę mega chcę go złapać. Prawdopodobnie w takich trawach może występować, znaczy mogą występować jakieś Pokémony bardzo rzadkie, które mi nie wyskoczyły w ogóle, ale ja o tym w tym momencie nie wiem, że one tam są, więc mnie to tak bardzo nie drażni. Ale jakiegoś Pokémona widziałem i wiem, że tam jest, to niech mi wyskoczy po raz kolejny, bo chcę cię złapać, gościu. Także dziękuję za wszystkie kolejne rady, komentarze i łapki pod poprzednim odcinkiem, jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że również ten wam przypadnie do gustu. 139 punktów doświadczenia, 22 poziom Ivysaura, świetnie. No i Takedown chcę się nauczyć, zobaczmy. Takedown jest normalnym po atakiem. This also damage the user a little. Aha. No ale pytanko, czy my mamy za co się zamienić? Plant on the target to every turn. Poison powder, sleep powder. Kurde, wam powiem, że zastanawiam się mocno nad tym poison powder. Niby to jest typ poison, ale z drugiej fajnie by było mieć jednak jakiś poison, nie? Odzyskiwanie zdrowia też fajnie by było mieć. Zastanawiam się mocno, albo... Kurde, take down. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie to tak. Healowanie fajnie by było mieć. Ale jak często będę usypiał Pokémony przeciwnika? Niby może okej, ale w zasadzie w zamian poison powder bym wziął, ale warto by było mieć jednak jakiś atak typu poison, nawet jeżeli to jest poison powder. Więc no, jakbyśmy potrzebowali kogoś uśpić, to weźmiemy sobie ewentualnie kogoś typu, nie wiem, Jigglypuff, prawda? Uśpimy go i wtedy będziemy mogli sobie podmienić i tam go okładać, dopóki się nie obudzi. Więc akurat tutaj ten poison powder może być jakoś zamieniony za coś innego. Albo będziemy stawiać po prostu na mega damage, a nie będziemy próbować jak jakieś kurde pipki usypiać Pokemona, żeby nas nie obijał, nieprawda? Pani Caitlin, gdzie pani masz kurde tego? Spluwę. Kto to widział rybę z rogiem? Chociaż jest jakaś taka ryba, która ma jakiś taki kolec, nie? Thunderbolt powinien wystarczyć tutaj spokojnie. Quick attack, no proszę. Całkiem nieźle. No i tak też myślałem. Tu powinno spokojnie to załatwić sprawę. No i teraz co? Kadabra 21 poziom. Pidgeotto, oczywiście, że nie zamieniam Pikachu, bo na latające Pokémony elektryczne są bardzo dobre. Więc tu też Thunderbolt powinien w zupełności wystarczyć. Tyk. Elegancko. Tak zwana elegancja Francja. Przy okazji, czasami zdarza się tak, że nagrywam na zapas. Tak mówię ogólnie. Czasami się zdarza tak, że nagrywam na zapas i mogę po prostu nie wprowadzić w życie jakiejś akcji, którą mi polecicie. Na przykład, nie wiem, wyjeżdżam do Warszawy na kilka dni, na przykład, nie wiem, najbliżej to na Wośp, więc muszę sobie po prostu na weekend wcześniej ponagrywać. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Fajnie jednak na wcześniej nagrać, jak chcielibyście, żeby coś się tam pojawiało w trakcie tych dni, prawda? Ci ludzie, którzy zostają... Krabi! Dawaj mi krabiego! Jeszcze wersja tiny, więc prawdopodobnie jakiś malutki krabek. Zobaczymy, jak bardzo ciężko będzie go złapać. O, skubańcu, samozwańcu. Ja nie umiem rzucać w lewo. No dobra. Ej, serio.
Udało mi się rzucić w lewo, słuchajcie, bądźcie ze mnie dumni! Najgorsze jest to, że ja nie wiem za bardzo, jakie to ma odniesienie. Ojej, prawie. Ej, może umiem? Kurde, czyli to tak jest przód, bo wiecie, ja nie rzucam w monitor, bo jakby konsola jest pod biurkiem, nie? Czyli nie rzucam w konsolę, nie rzucam w monitor, to musi mieć odniesienie jakby do pozycji pada, tak? Czyli jak ja robię jakąś taki ruch ręką. Może. W którą stronę się rzuca? No i Subcio, no i jest Krabi, czyli nowy Pokémon. Warto zbierać te nowe Pokémony, bo później zobaczcie, przychodzi taki asystent profesora Oka i się pyta, hej, masz tutaj tyle typów Pokémonów połapanych? Okej, okay, no to masz tutaj nagrodę. Dobra, super Potion. No nie, naprawdę. Nie chcę cię łapać, gościu. To nie jest czas na ekspienie, więc out mi stąd. Kupiłem sobie też trochę Great Balli do jaskinki. Krabi kolejny, tym razem Huge tam. Oho, Team Rocket. Dzień dobry, dzień dobry. Chcesz ze mną walczyć? Ty, a co to? Ty, co to za... Nie, w ciemnej alejce mnie znaleźli. Małą dziewczynkę. Holy. Ktoś na Laprasie. Ganging up on a child. Znaczy child, przepraszam. Child, czyli się przeczytałem. Kto ty jesteś? Zajmę się tymi trzema. No dobrze, ale kim ty jesteś? Aha, ja jednym mam się zająć? A ona się zajmie trzema. No dobrze, ale kim ona jest? Kim jest ta kobieta? Pewnie się zaraz dowiemy, ale nas uratowała z takiego gangingu. Team Rocket, no chodź, gościu. Masz jednego Pokemona, naprawdę. Kurde, tylko że masz Raticate'a. Już doszliśmy do tego, że Raticate jest strasznie twardy i strasznie mocno bije. Znaczy, mocno bije, może nie strasznie mocno, ale faktycznie twardy jest. Mysza na myszę. O, Super Punk mocno bije. Mówiłem. Dobra, quick attack, żeby być pierwszym. A tutaj tylko wystarczy dokończyć działa, bo pewnie mu 1 HP zostało. Na nasze nieszczęście. No i 318 expa. Świetnie. 26 poziom na Pidgeotto. Muszę się zastanowić, czy poczynić jakieś... Jak bardzo jesteś mocna, dziewczynko. To bardzo. Bardzo silny typ lodowy Pokemona. I'm Lorei of the Pokemon League Elite 4. Aha! Czyli to jest jedna z tej czwórki elity, czwórki. Kurde, wydygali. Czyli z elitarnej czwórki jest ta kobieta. Nas ulecza, znaczy uratowała. Siema! Proszę, proszę, bardzo miło. Ruda pani przyszła i nas kurde tutaj uratowała. I zaprosiła do tego, by w jakiś sposób wziąć udział w wyzwaniu później ligowym, prawda? No siema. Zawalczymy z tym i z tamtą typiorą przed wejściem i pójdziemy uleczyć nasze Pokémony, bo to akurat tak przed wejściem do jaskini warto by było, nie? No to tam Eevee. Zipzapek na szybko wjeżdża, czy nie? Wjeżdża Zipzapek na szybko. Oj, jak tak samo jak szybko zniknął jego pasek zdrowia. Co następne wbija na salony? Psyduck. No to nie, oczywiście, że nie zmieniamy. Psyduck powinien zostać dokładnie tak samo porobiony. Wiecie, co mi się podoba? Że te animacje walk są naprawdę przyjemne dla oka i ładne, tak ogółem.
a nie są one przedłużane, w sensie, że nie dłuży się to, tak, te wyrzucanie tych Pokemonów. Te napisy zawsze były, prawda, ile expa, ile pokeboli, jakieś tam nagrody, ale nie dłuży się to, to jest spoko. Te walki są rozgrywane całkiem szybko. Okej, 5 pokeboli. Jeszcze sobie zwalczymy z tą panią w zielonym. Oni zawsze byli trochę twardsi, więc dlatego mówię, że najpierw lepiej ich pokonać. Chyba, że nie będzie chciała z nami walczyć. Tak, chcemy z tą zawalczyć. Bo ona nam pewnie uszczupli troszeczkę tutaj zdrowia, czy u Pikachu, czy u innego. 2 pokemony masz. Poliwhirl. Okej, Poliwhirl. Co on, kurde, tańczy Skibidibi, czy jak? Zip-zap. Kurde, jak patrzę w jego tą spiralę na klasie, to strasznie mi się jakoś tak dziwnie robi. Dobra, Big Break. Dobrze przeczytałem Big Break. Kurde, Pikachu, czemu Pikachu jest tak mocno obity? Dobra, Thunder Shock wchodzi. Okej, jeżeli drugi będzie typem wodnym, to powinniśmy spokojnie to porobić, w miarę. Spokojnie, bo jeżeli to będzie kolejny Poliwhirl, to kolejny atak może tutaj zlikwidować mi Pikacza. Primeape. No dobra, to na Primeape'a zostawmy sobie Pikachu. Być może Zip-Zap... Kurde, Primeape, to dobra. Zip-Zapek wchodzi. Który on ma poziom? 26. Ua. No, to może być ciężkie. Dobra, to wchodzi coś mocnego, znaczy coś mocnego, jeśli chodzi o poziom. Tutaj nie za bardzo wiem, to jest typ walczący. Jeszcze nie za bardzo się orientuję, co na walczący by mogło tutaj fajnie zaatakować. Ile zabiera mi Wing Attack? Nie, czekajcie, Y jest po lewej. Oto. Czyli Wing Attack moglibyśmy zaatakować. Oj. Połóweczka wejdzie, co? Świetnie. I teraz tak, mam 45 hapsów za 88, więc zadał mi 43, więc powinno mi jeszcze zostać. Jeżeli zaatakuję jeszcze raz, chyba że wejdzie krytyk. Albo ja coś źle policzyłem, albo... Albo co? Dobra, lećmy Kadabrą. Dobra. No i tutaj Psybeam. Tu może wejść mocno. Co tam było napisane? It's not very effective? Czyli super effective, już nie widziałem. No naprawdę? Wszyscy padną? Seriously? Taki kurde głupi Primeape. Water Gun. No kurde, atakuje jako pierwszy cały czas, mnie to zaraz... Potrzeba mi quick attack jakiś. No dobra, mamy i tak, zrobiliśmy, bo udało się Wartotlowi, kurde, tutaj troszeczkę przetrzymać ten atak. Ale skumany. Ja muszę sobie przypomnieć, o, Brick Break jest spoko, dostaliśmy ten atak, jakby co. Być może będzie mógł się nauczyć tego Charizard. Ale, kurde, muszę sobie spojrzeć, jak typy walczące, jakie mają słabości typy walczące. Albo na co są dobre, żeby im nie podstawiać pod nos, prawda? Jak już tutaj się nie orientuję za bardzo. Zawsze miałem problem z typami walczącymi, wam powiem. Jakby takie rzeczy jak na przykład na ogniste, działają dobrze wodne, na latające, czy też na latające elektryczne, czy na wodne elektryczne. I tak dalej, to czy wodne na kamienne, to było jakieś takie dla mnie mocno, wiecie, przejrzyste, nie? A jakby na walczące, jakby na zdrowy rozsądek ciężko mi domyśleć się, no nie wiem, typu psychiczny, żeby go kurde jakoś tam skonfuzować? Nie wiem. Okej, pamiętam jak pierwszy raz przechodziłem Pokémony Yellow, ja kurde to... Rhyhorn! Pierwszy raz przechodziłem po ciemku. Jest też ciekawie. Okej. Kurde, Rhyhorn jest... Naprawdę, nie, rzuciłem do przodu. Nie oszukuj. No naprawdę od...
gnojku. 3 pokebole dla ciebie, znaczy jeżeli wyjdziesz, to jeszcze więcej. Chyba słyszę. Excellent. Świetnie. Subcio. No i Ivysaur jeszcze wbija. Kolejny poziom. Bailando. I mam Rhyhorna. Z tego co pamiętam, Rhyhorn był w tych Pokémonach Yellow dostępny tylko i wyłącznie w, na tym safari. O, maczu. Kurde, no i teraz będę musiał łapać nowe Pokémony. Dobra, maczo. Great. Nice. Ja tak kurde nie mówię nic, jak ten Pokéball drga. Mam wrażenie, że jak zacznę gadać, to się coś z dupi ją wyskoczy. Tak jak mówiłem nieraz, no. Przy starych kompach, czy tam jakichś Amigach. Nie ruszaj się, bo się nie wczyta gra. Nie no, Onyxa mamy, więc Onyx mnie tam... Co to jest? Czy to jest jakiś znowu azjatycki fetysz? Nie zgadnę, masz Slowpoka. Nie zgadnąłem. Dobra, zip-zapa, bo 23 poziom jest tutaj. Miejmy nadzieję, że zginie od jednego, żeby go nie poprawiać. O, świetnie! Jeszcze ta grzywka taka zasłaniająca jedno oko. Nie rozumiem tego w ogóle. Czy oprócz tego, że ja nie mam takiej grzywki, bo ciężko mi to iść z włosami, ale... Ale no, come on! Człowiek oszczędza jedno oko na przyszłość, żeby nim dużo nie patrzeć i się nie zużyło? Czy jak? Nigdy nie zrozumiem. Dobra. No, panie Onyx. Pan mnie nie zachodzisz drogi, okej? Okay? Ciekawe, czy są Pokémony, przed którymi nie jesteśmy w stanie uciec. Na zdrowie... Zubata mamy. Cubone! Jaki malutki! Kibam-bam-bam! Tak pamiętam był, nie? O ty mała Mendo! Żartowałem, zostań w Pokébolu. Dobra, jest i Cubone. Zobaczony, schwytany. To mi się podoba. No i Kadabra, kolejny poziom. Nice! 22. Kurde, te Pokémony całkiem już tutaj fajnie wyglądają na tych 20 Pokémonach. Nie jestem zawiedziony tym faktem. Onyx. Na szczęście nas tam ogonk nie potraktował. Jest maczo... Maczopy... Golbat! A, chodźcie, Golbata złapiemy, bo chyba Zubata nie będę ewoluował. Znaczy, szkolił tak pod ewolucję chyba nigdy. Ulala, Golbat tutaj widzę, że mocno się będzie opierał, chyba. Masz, Golbaciku. Tylko, że on lata, skubaniec. No niestety nie był to żaden excellent, great czy nice. Może uciec. No właśnie. Może uciec. Ojej. W nóżkę mu trafiłem. Aj, no kurde, chodź. Chodź. Dobra, mamy go. Nie będziemy musieli Zubata ewoluować, jakby co. Co prawda wtedy by było o wiele silniejszy taki Golbat, jakbym go z Zubata wyewoluował. Bo tak jak pisaliście, im wcześniej złapiemy Pokémona na niższym poziomie i go wyszkolimy własnoręcznie, tym będzie on bardziej potężny, jeśli chodzi o jego statystyki, prawda? O kurde, nie mówcie mi, że Graveler! Nie, teraz to jest Golem, tak? Nie, Graveler. Ten Golem był jeszcze większy. O kurde, przecież to było...
Jeśli dobrze pamiętam, to Graveler był możliwy do wyewoluowania z Geodu? Golem chyba jest przy transferze, nie? Tak, w sensie. O, goddammit, naprawdę? Excellent. No naprawdę? Mam cię! Graveler. Świetnie. Nice. Fajnie jakby w tej grze, a być może tak jest, kurde, bo może się nie zorientowałem, ale fajnie jakby w tej grze robili, wiecie, tak troszeczkę tematycznie, nie? Że na przykład w jakichś miejscach, jakieś takie eventy, o, jakieś takie eventy, że w jakimś miejscu na przykład, nie wiem, święta respi się taki, a taki Pokémon, albo zmieniają miejsca respów, czy tam zmieniają Pokémony, które się respią w tym, a w tym miejscu, wiecie, żeby to było tak trochę rotacyjnie, żeby ta gra była cały czas, powiedzmy, trochę żywa, nie? Pod tym kątem. Albo jakieś eventy dodawali w trakcie. Może i tak Switch się jest połączony do internetu zazwyczaj. Zip-zap. Tutaj chyba Kangaskana to tak średnio. Ale mnie kurde wziął. Na ognie. O, Kangaskan tutaj się troszeczkę ugryzie mnie. No to ugryzienie całkiem boli. Ale dziwne, że nie ma Slowpoke'a, nie? Ubrany ubranko z Slowpoke'a jest... No naprawdę! Co, uniknąłem? No to wchodzi Quick Attack na pierwszy. Dziękować. Dziękować. Za ekspiksy. Dziwnie wygląda ten człowiek. Dobra, czyli wszystkie Pokémony nowe, które mi się rzuciły w oczy, są pozbierane, połapane. Revive. Revive'a nie chcę. Graveler. Graveler i Raihorn. Przepraszam. No właśnie, chciałem tak przejść. Tire hit. No. O! Zauważyłeś mnie! No cóż, co ty mi powiesz? Dobra, tylko on będzie miał pewnie jakiegoś Machoka, Machampa tego. Mankeya, Primeape'a. Nie, masz Onyxa! No to Pikachu, zwijaj manatki, bo cię zaraz, kurde, ta wielka stonoga porobi. Wartok, chodź no tu. Zapraszam. Do walki. Trochę bolało, ale trochę nie bolało. Dobra, Water Gun. It's super effective! No i 24 Charmeleon. Naucz się wreszcie jakiegoś ognistego ataku, Charmeleon. No kurde, bać. Cały czas z Emberem na tym poziomie. Serio? Raihorn. No chodź, chodź. Zawalczmy w takim razie. Zawsze to pieniążki warto mieć. Ostatnio trochę pokeboli gdzieś tam poleciała na boki. Kogo masz? Masz Onyxy? Masz Geodu, dobra. Czyli w takim razie jesteś gościem od kamiennych Pokémonów. Znowu Wartotl musi zostać zmieniony, znaczy na Wartotla musimy sobie zmienić. Niestety, niestety, więc Wartotl tutaj znowu dostanie troszeczkę w twarz na pierwszy rzut. Pierwszy atak, czyli zmiana. Tura Geodu. Take down. To boli. To boli, to boli, to boli, to boli, to boli. Dobra, Water Gun. Mówię, że super efektyw, super. Następny jakiś Onyx wjeżdża. Onyx wjeżdża. Nie. Znowu z Water Gunem na twarz. No zobaczcie, Wartotl ma już dwa ataki ten wodne. O kurde. Nie, 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 nie.
Nie, kur zapiał, no. Ten dig może mnie mocno zaboleć. To tak na 1/4, 1/5 zabolało, ale jednak. Głupio, bo ja tracę turę, nie? Na atak w niego. On jest pod ziemią. No i Gravelera oczywiście też postaramy się tutaj Wartortlem porobić. Let's go, Water Gun. Świetnie. No i Graveler. Out. Out, out, out. Nadal uważam, że jeżeli zbieram kolejny poziom, powinien się wyzdrowieć Pokémon. Kurde. Ktoś jeszcze ewoluował? Nie. Dobra. 923 pokebole. Pokeboltazo. Wiecie co, na wszelki wypadek, jeżeli ten gość znowu by miał pokemony typu kamienne, ziemne, to weźmy Wartortla na pierwszego, bo jeżeli ja go podmienię, to on może dostać atakiem i paść od razu, prawda? Tak to będziemy mieli pierwszą turę i być może akurat wszystko pójdzie na jednego strzała. Manki. No to niestety źle wyliczyłem. Bardzo źle wyliczyłem. Bo tutaj niestety... Tutaj niestety... Karateczok. Ciężko. Ciężko! Dobra, niestety Wartok mi pada. Mogłem go sobie podmienić, tak, ale wolałem jednak gdzieś tutaj zaatakować. I teraz tak, weźmy sobie Pidgeotto. Bo chyba w Pokédexie nie ma powiedziane, jaki ma weakness i jaki ma ten, jak to się nazywa, weakness i... Defense, tak? Czy jakoś tak? Ale super efektyw jest atak, ja już teraz zauważyłem, że super efektyw będzie na niego atak latający. Więc dobrze, zapamiętam. I Poliwhirl. Na Poliwhirla oczywiście, że zamieniam Pikacza. Kurde, trzeba by było się skoczyć i leczyć Wartortla, albo przynajmniej go wziąć i zrevive'ować. Bo ja chcę, żeby on dostawał expy. Poliwhirl. Zip-zapek powinien wejść jak złoto. Critical. Super effective. Dobra, nie było... Nie, był critical. Nice. No, nice. Świetnie, kolejny poziomik. 30 już, czyli wchodzimy w 30 poziomy. I Thunder! Wow! Dobra, poka, poka. Thunderbolt, Thunder... Czekajcie, jak to się ma? Zip-zap, Thunderbolt. Czekajcie, jak to jest zip-zap? The user attack the target with burst of electricity at high speed. His move always go first and results in a critical hit. Czyli zawsze wchodzi pierwszy i zawsze jest krytykalny. Znaczy krytyczny. Krytykalny, idioto. A Thunderbolt jest po prostu mocny, tak? Thundershock ma 40. Kurde, no to jak mamy zip-zapa, to w sumie możemy Quick Attack podmienić. Możemy Quick Attack podmienić. Fajnie by było mieć w zasadzie jakiś normalny typ ataku, ale Pikachu jest raczej stricte elektrycznym Pokémonem, nie? Stricte elektrycznym Pokémonem. O, Graveler. Tiny, czy tam mały. Pyk, 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 pyk. Dobra, i mamy tutaj kolejnych trenerów. No to albo, kurde, pójdziemy, wrócimy sobie, żeby nie używać revive'u. Albo zrevive'ujemy. Ile tych revive'ów mamy? Ile tych revive'ów mamy? Medicine Pocket. 6 revive'ów. Dobra, użyjemy. Zawsze można kupić, nie? A w zasadzie powiedzcie mi, bo też szukałem, gdzie można kupić poziomki?
Nie można, kurde, kupić poziomki. O, o, o! Ten prawdopodobnie ma te. Nie, 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 nie. Ten prawdopodobnie ma kamienne, więc tutaj sobie podejdziemy do niego z Wartotlem jako pierwszym. Bo być może w tych pierwszych turach Watergunem na hita ich porobi. Onyx. Dobra. Watergun. Naprawdę? Rock Throw? Kurde, poszedł pierwszy? Serio? Sand Slash. No, kurde, ewolucja. Zobaczymy. A, Fury Swipes. Raz, dwa, krytyk. No kurde, naprawdę jeden krytyk wszedł. Aja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 j
Znowu który swipes. Goddammit! Naprawdę, myślałem, że mi zostanie chociaż jeden ten... O, oh, fuck you. Myślałem, że mi zostanie chociaż jeden punkt HP, a dupa. Dobra, będę musiał się cofnąć i odświeżyć tego Łototla. Dostał po dupie strasznie. Dobra, mainuj pan. Zalimy w takim razie. Avoided the attack. Fuck you. Sandslashu. Oho. No to może boleć. Znowu dig. To jest nie fair, ja mówię. Pyk. Au. Będzie mnie tutaj drażnił. Dziękuję. No to nic, no tego Łototla, kurde, odżywiłem go na jedną walkę, tylko i wyłącznie z jednym Pokemonem. No ale dobra, no to w takim razie się pójdzie i się go wskrzesi, ale ja sobie to zrobię poza odcinkiem, a widzimy się dokładnie tutaj, pać mi stąd, a widzimy się dokładnie tutaj już w kolejnym, także dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny, do zobaczyska, na razie, pa, pa.